Hej wszystkim, z tej strony Jajo, a w tym odcinku pokażę Wam nowy sposób na wykorzystanie niedawno dodanych bounce padów. Dzięki temu trikowi będziecie w stanie przemieszczać się po mapie jeszcze szybciej. Zanim zaczniemy, to chciałbym powiedzieć, iż twórcą tej metody jest Wikwak, czy jak to się tam czyta, który swoim pomysłem podzielił się na Reddicie. Oczywiście link do jego wpisu znajdziecie w opisie, a teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Jak wspomniałem na początku, w tym filmie nauczę Was, jak używać efektywniej naszego bounce pada. Dzięki temu będziemy w stanie bardzo szybko się przemieszczać, a nawet będziemy w stanie uciec z jakiejś niewygodnej sytuacji. Jak dobrze wiecie, wcześniej wspomniany przedmiot pozwala na wybicie się do góry oraz nakłada na nas efekt podobny do tego, który otrzymujemy po użyciu skoku skały. Ten niesamowicie prosty trik będzie wymagał dwóch przedmiotów: bounce pada oraz launch pada. Ze znalezieniem tych obu przedmiotów raczej nie powinno być problemu, ponieważ występują one bardzo często. Sam znajduję zazwyczaj przynajmniej jeden panel skokowy na grę, o odbijaczu już nie wspominając. Przechodząc do rzeczy, jedyne co musicie zrobić, to rampę, na szczycie której zbudować swego rodzaju bunkier, naprzeciw którego dodatkowo należy umieścić podłogę, na której później umieścicie jump pada. Następnie przednią ścianę przebudować na altankę, aby następnie naprzeciw niej położyć panel skokowy, zaś na ścianie z tyłu bounce pada. Teraz odbijając się od odbijacza, będziemy w stanie wznieść się na naprawdę dużą wysokość. Dzieje się tak dlatego, ponieważ efekt, który nakłada na nas odbijacz, obniża naszą grawitację, dzięki czemu panel skokowy jest w stanie wybić nas o wiele wyżej. Jak wcześniej wspomniałem, dzięki temu będziecie w stanie uciec chociażby z burzy lub od wroga. Zauważcie, że rampa zbudowana na filmiku jest stosunkowo niska, a więc wyobraźcie sobie, co by było, gdyby była ona zbudowana na większej wysokości. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami, teoriami czy ciekawostkami, to strzelcie suba z dzwoneczkiem oraz nie zapomnijcie, że już dzisiaj w piątek o godzinie 19 będę robił swojego pierwszego live'a, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że dzięki temu się czegoś dowiedzieliście. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!